się musimy zasłużyć najpierw. Poznaliście już Jakuba. Poznaliście już Maciej. Jest nas więcej, jak widać. A, poznaliście też Iwonkę. Iwonka zresztą, powiem wam, to jest też ciekawe, bardzo zjawiskowo. Oczywiście, że mnie wkurza, że jest ładna, młoda. To się akurat da załatwić. Ale szczupła to ja nie wiem, jak ona to robi, bo ciągle gotuje, no. Makoterapia.pl, wejdźcie sobie, to będziecie wiedzieli. No i właśnie dlatego każe jej być w pewnej odległości od siebie i siedzieć. I ona tak siedzi, rozumiecie, za mną już. Nie uwierzycie. 17 lat. 18, przepraszam, nie 18. No wiecie, ludzie nie razem morderstwo, które mi siedzą. Chyba nie jestem taka zła. Nie. Natomiast muszę wam powiedzieć, że w ogóle generalnie wszyscy tutaj, jak ich widzicie, są bardzo fajnymi ludźmi. Bardzo, bardzo. Po prostu spotykanie się z nimi jest... No, ale dlatego nie dziwi mnie, że przyciągają tak fajnych ludzi. Skoro była mowa o tych czterech kulturach i wielu językach, tak się złożyło, że nasz zespół składa się z ludzi, którzy nie tylko swoimi zainteresowaniami świetnie tu pasują, ale pasują także ze swoimi doświadczeniami, ze swoim pochodzeniem, bardzo różnym. Wyobraźcie sobie, że nawet graliśmy w Izraelu, gdzie tacy jak on w ogóle nie mają wstępu, a jednak się udało. To jest mój brat, kocham go, uwielbiam. Proszę pań, proszę nie prosić mnie o jego numer telefonu, okej? Bo i tak nie dam, jestem strażnikiem moralności w tym zespole. Bo sama nie mogę. Dobra. Panie i panowie, będą to dwa bardzo symboliczne kraje. Jak mówiła mój wspaniały, ukochany, utalentowany brat. Prosto z Iranu. Jahja! Ale mega, mega, mega facet. I myślę, kiedy powiem wam skąd jest, myślę, że poczujecie jeszcze coś bardziej niesamowitego niż przy Jahjarze. Panie i panowie, z Ukrainy, Giorgio! Ale facet się urządził, mieszka w Berlinie, czekajcie. Czego oczywiście my wszyscy zazdrościmy. Dobra, kochani. No bo jak nie możemy mieszkać w Łodzi, to chociaż w Berlinie mieszkajmy, nie? O, moim imieniem będzie teraz pieśń bardzo, bardzo, bardzo piękna z Macedonii. Pieśń, która opowiada pewną wojenną tęsknotę. Dziewczyna tęskni za facetem, który poszedł na wojnę. Nie życzę nikomu ani wojny, ani tęsknoty. Ajde Janow.